Zniszczyliśmy kazirski kondensator i zamknęliśmy szczelinę. Jako jedyni mamy dostęp do infrawymiaru. Sytuacja ta otwiera nowe możliwości, zarówno wojskowe, jak i strategiczne. Wdrożymy programy mające na celu odkrycie nowych źródeł energii oraz opracowanie zastosowań militarnych. Już udało nam się połączyć człowieka z istotą, a to dopiero początek. To projekt o większej wadze niż wyścig kosmiczny czy projekt Manhattan. Odkryliśmy nowy, wspaniały świat. Świat, który trzeba podbić. Tak, oto nasz kraj dumnie wkroczył w nową erę. Szefostwo zaczęło przynudzać? Nie znoszę McGrawa. To taki cyniczny dupek. Zrobiłabym krajowi przysługę, gdyby Aiden się nim zajął. Przyłożyliśmy do tego rękę. Powinnam było odmówić. Chciałam tylko, żeby się ode mnie raz na zawsze odwalili. Jakie masz plany? Wyjadę. Jak najdalej stąd i zacznę nowe życie. A co będzie z tobą? CIA chce mnie awansować. Willa, dobre auto, high life. Nie dałem jeszcze odpowiedzi, bo zastanawiam się. Słuchaj. Jody, wiem, że nasze relacje są zagmatwane. Nie zawsze postępowałem słusznie. Ale zacznijmy od nowa. Spróbujmy może jeszcze raz. No przecież tyle razem przeszliśmy, może teraz... A co z Aidenem? Przyzwyczaję się. On też się pewnie przyzwyczai. I jemu, i mnie zależy na twoim szczęściu. Spróbujmy. Zrobię wszystko, żebyś była szczęśliwa i zapomniała o tym. O, tu jesteś. Nathan cię szuka. Chodź, pokażę, gdzie ma biuro. Hej, Ryan. O, zapomniałbym. Mam w swoim gabinecie dobrą whisky do rozpicia. Pomożesz? Dobrej łychy się nie odmawia. Świetnie, zaraz się widzimy. Chodź, Jody, Nathan czeka. Ryan to równy gość i czuję, że zależy mu na tobie.
wiem. Ale Aiden i ja jesteśmy inni. Nie wiem, czy to się może udać. No dobra, to jesteśmy. Daj znać, jak skończycie. Okej. Co do Nitana, to bądź czujna. Jody, jak się cieszę, że cię widzę. Wywiązałam się z umowy. Teraz czas na CIA. Ci z CIA też się wywiązali. Wymazali cię z kartotek. Elizabeth North. Nowa tożsamość, nowe życie. $500,000 w uznaniu zasług. Możesz zacząć nowe życie. Dzięki. Zanim wyjdziesz, chciałbym cię jeszcze o coś prosić. Kiedy moja żona i córka zginęły w wypadku 15 lat temu, odechciało mi się żyć. Płakałem, waliłem głową w ścianę, cały czas pytając, dlaczego, dlaczego? Dlaczego one? Świadomość, że już ich nie zobaczę, doprowadzała mnie do rozpaczy. Ale zjawiłaś się ty. I zrozumiałem, że one wciąż są przy mnie, obok. Chociaż niewidoczne. Zapewnił mi niezbędne środki do badania infrawymiaru. Oni szukali zastosowań wojskowych, a ja chciałem znów zobaczyć rodzinę. Zajęło mi to wiele lat, ale w końcu udało mi się stworzyć to. Witajcie, kochane. Pracuję nad modyfikacją kondensatora, która pozwoli się komunikować z duszami z infrawymiaru.
zmarłymi, Jody. Wyobrażasz to sobie? Czego ode mnie chcesz? Chciałbym z nimi porozmawiać. Usłyszeć ich głosy. Opowiedzieć im o tym, co robię. Dopóki nie skończę tych badań, jesteś moim jedynym łącznikiem. Podaj mi ręce. Powiedziała! Pozwól im odejść. Są rozdarte między dwoma światami. Nieprawda! Kłamiesz! One chcą pozostać ze mną. Wiem, że chcą zostać ze mną. One cierpią, Nathan. Jeśli je kochasz, jeśli je naprawdę kochasz, musisz dać im odejść. Nie oszukasz śmierci. Oszukać? Ja ją pokonałem! Słyszysz? Pokonałem! Żegnaj, Nathan. Znajdziesz ukojenie. Cześć, Jody. Miło cię widzieć. Postawiłaś nas w bardzo niezręcznej sytuacji. Nie możemy cię puścić. Zabić też, nie? Pozbroiłabyś coś w tych światach. Jest tylko jedno rozwiązanie. Wstrzykniemy ci neurotoksynę, która wprowadzi cię w permanentną śpiączkę. Podzielisz los swojej matki. Elegancki sposób na rozwiązanie naszej współpracy. Żegnaj, Jody. Dziękujemy ci za twoją pomoc. Otworzyłaś mi oczy. Dzięki tobie wszystko zrozumiałem.
pomóż mi, Nate. Spełnię odwieczne marzenie ludzkości. Nikt już nie będzie musiał umierać. Wszyscy będą mogli być razem. O czym ty mówisz? Pole inhibicyjne. Teraz je dezaktywuję, a infrawymiar nałoży się na nasz świat. Życie i śmierć zleją się w jedność. Po tamtej stronie, oprócz dusz, jest śmierć. Pokonałem śmierć, Jody. Teraz wszystko będzie dobrze. Musisz mi zaufać. Jesteś za słaby, Aiden. Znajdź coś innego. Idź po pomoc. Szybko. Gdzie twoja drużyna? Vince i Nick? Trzy miechy urlopu. Pewnie smażą się gdzieś w tropikach. Ale farciarze. Słuchaj, muszę tylko powysyłać parę wiadomości. Pozwolisz, że to zrobię, zanim zaczniemy. Spoko. Okej? Tu Cole. Halo? Halo? Trzymacie tutaj istoty? Jezu, no co ty? Tkwią w polu inhibicyjnym. Aiden? To ty, Aiden? Nie rób sobie jaj. Co by to było, Aiden? Aiden, gdzie jest Jody? Poprowadź nas do niej. Wskaż drogę. Dobra, gdzie teraz? Tędy! To tam! Hej, spoko. Mamy pojechać windą, tak?
Załatwię to. Słucham? Cole Freeman. Autoryzacja trzeciego poziomu. On jest ze mną. Bardzo mi przykro, panie Freeman, ale nie ma pan wymaganych upoważnień na ten poziom. Może zrobiłby pan wyjątek. Kolega chciał zobaczyć. Przykro mi. To jest obszar czwartego poziomu. Nie może pan tu przebywać. Musimy go obejść, Aiden. Tak, słucham. Halo? Udało się. To jakiś błąd. Czy mógłby pan sprawdzić jeszcze raz? Cole Freeman i Ryan Clayton. Faktycznie są panowie na liście. Przepraszam. Proszę. Dziękuję. Szybko, Aiden. Prowadź do Jody. Dobra. Gdzie teraz? To jest Jody? Jody! Zabierz to. O, Nathan! Chcę wyłączyć pole inhibicyjne. Co? Co? Ale dlaczego? On oszalał. Myśli, że odzyska rodzinę. Trzeba go powstrzymać. Pole inhibicyjne. Jezu, wyłączył mnie. Wyłączył! Daj pomóc się. Tędy! Pospiesz się! Czekajcie! Trzeba ewakuować! Trzeba ewakuować! Czekaj! Szybko! Musimy ponownie uruchomić pole. Wszystko do... Jody! Tylko
ty możesz to zatrzymać? Dawkins oszalał, wyłączył pole. Zrób coś z tymi cholernymi upiorami, teraz! Powinien cię zabić, Magrath. Ale po co taki skurwiel jak ty ma się pędzać w zaświatach? Spierdalaj! Clayton! Zabierz mnie stąd natychmiast! Agencie Clayton, to rozkaz! To moje wymówienie. Zdechniecie tutaj wszyscy. Wszyscy tu zginiemy. Nie działa. Nie mogę wyłączyć kondensatora, ani włączyć pola. Nic już teraz nie zrobimy. Uciekajmy, póki możemy. Czekaj. Jest jeszcze jedna opcja. Szybko! Nie ma czasu! Pole maskujące. Użyję go, by móc dostać się do kondensatora i włączyć opcję samozniszczenia. Tylko tak można zamknąć szczelinę. Szanse są małe, ale nie mamy wyjścia. Chyba żartujesz, Cole. Niech wojskowi sami posprzątają ten pierdolnik. Jody, nie. Cole ma rację. To jedyne wyjście. Ryan? Chcę umrzeć jak bohater. Czarne słońce jest w centrum kopuły. Nie wiem, czego możemy się spodziewać, ale nikt tam jeszcze nie był. Ile czasu zostanie nam na ucieczkę? Z założenia aktywacja odbywa się zdalnie. Eksplozja nastąpi prawie natychmiast. Nie wrócimy. Za drzwiami zaczyna się strefa kondensatora. Mamy towarzystwo. Jeszcze nas nie widziały. To jedyna szansa. Jezu. Obyś miał rację. Inaczej nasza wycieczka w zaświaty źle się skończy. Dalej pójdziesz beze mnie. Nie, Cole. Nie zostawisz się tu. Slajdź. Czarne słońce, Jodie.
bo wszyscy zginą. On ma rację. Chodźmy, Jody. Aiden zrobił, co mógł. Tęskniłem. Tak bardzo tęskniłem. Tylko ty możesz to naprawić, Jody. Zrób to. Zrób to dla mnie.
Jody, dobrze, że jesteś. Co się stało? Znalazł to, czego szukam. Chodź. Jebane monstra! Gdyby nie pasy, byłoby po nas. Moje pole inhibicyjne nie działa. A co? Na pewno? Sprawdź pana. Nie, nie mówię ci, że nie działa! Kurwa, myśl. Wymyśl coś. Prędzej uda się zniszczyć czarne słońce. Bierz pas! Nie, 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 te istoty cię rozszarpią! Bierz go i zniszcz ten jebany kondensator. Uciekaj, zanim się rozmyślę. Wstrzykniemy ci neurotoksynę, która wprowadzi cię w permanentną śpiączkę. Podzielisz los swojej matki. Jest za późno, Jody. Za późno. Mam już dosyć tych twoich usprawiedliwień! Tym razem się nie upieczę! Oddajcie mi moje dziecko! Spokój się, Nora! Chcę ją zobaczyć! Moją córeczkę! I mojego synka! O mój Boże, co tu się dzieje? Udusił się bym powiedzieć. Zrobiliśmy wszystko, żeby... Mój syn! Chcę zobaczyć syna! Aiden. Mój brat. Mój bliźniak.
był martwy. Nie mogliśmy się rozstać. Nasze dusze były złączone. Kochałam cię. I nienawidziłam przez lata. Ale byłeś częścią mnie. Zakochanie. Kocham cię, Jody. Starzenie się. Kocham cię. Jeszcze tyle wrażeń przede mną. Żyjemy. Aiden? Udało się. Żyjemy. Aiden?